Witam Was i zapraszam serdecznie na relację z piątej edycji Warsaw Tattoo Convention, która odbywa się na stadionie Legii Warszawa. Mam nadzieję, że ta relacja Wam się spodoba, ponieważ będzie ona trochę inna niż te dotychczasowe. Zrobię to bardziej w formie vlogowej. Zobaczymy, co będzie się działo na stanowiskach. Mam nadzieję, że kilka fajnych osób naprawdę pokaże nam fajne rzeczy, powie coś ciekawego. Już teraz bardzo gorąco zachęcam do tego, aby komentować, jak Wam się to podobało i no co. Dziękuję bardzo, oglądajcie, zapraszam. Co to tam masz takiego? Prezent dla Ciebie. Od Gora i Tatu Studio. Gora i Tatu Studio? Najgorsze studio w mieście? Nie no, kurde. Zajebiste. Co tu się dzieje w ogóle? Jestem w ciężkim szoku. W ramce. Ja to powieszę w biurze nad moją głową. Nie, kozak. Dziękuję bardzo. Cześć. Co tu się dzieje? Ale same przyjemności. Tak na szyi? Taki prawdziwy? Wyszło. Poważnie? Tak wyszło. Nie, ja nie mogę. Przecież to podobno boli. Nie boli. Jestem zrelaksowana, czuję się jak na wakacjach, na leżaczku. Kapustka? Kapustka. Ale jaka ładna. Malinowa. Wow. A gdzie Janek? Gdzieś tam na końcu. Ale jest gdzieś tam, urzęduje. Jest, tak. Tego pana nie boli? Ten pan śpi. Witam, cześć. Co tam pijesz? Kawa? Czarnuszkę. Na wzmocnienie? Na obudzenie. Na obudzenie. No to jak się obudzisz, to już coś ten. I co, piątek spokojny? Nie, atakujemy. Atakujecie? Dobrze, że ten dzień dodatkowy? Zawsze. Tak. Im więcej, tym lepiej. No właśnie. To za 3 lata albo za 5 to będzie cały tydzień. A kto wie? To mogłoby być za dużo z kolei. No. Ale 3 dni to jest tak naprawdę po europejsku. Po europejsku, tak. Dobrze. To smacznego i na razie go. Cześć. Ty podobno dzisiaj wygrałaś jakąś nagrodę, tak? Słyszałem? No tak. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, co się stało? Nie. A jak się z tym czujesz, powiedz mi? Tak? Na takiej prestiżowej imprezie? Będę w telewizji? Będziesz, no nie w telewizji, ale w czymś będę gorszym. Na YouTubie. Na YouTubie, tak. Wiem, a no tak, ja wiem. A, no, Jarek mnie tu posłał. Ale tylko tak powiedział, przejdźcie tutaj na lewo, prosto i na lewo. Jak najdalej od niego jestem. Tak, no właśnie. Ola, to jest prezent dla ciebie. Proszę? Czuję się wspaniale. Tak? I to daje motywacji, co? Także dalej trzeba działać. A tutaj co się dzieje? Jest co? Poczekaj. Bo tu muzyka tak głośno gra. Może głośniej, bo jeszcze to zagrali. No właśnie, było do przesady już. Wiesz, to tu się dzieje domek Baba Jagi. Baba Jagi? A gdzie jest Baba Jaga? Schowana? Nie ma. Leży Baba Jaga? Baba Jaga cierpi chyba. Ona w ogóle nie cierpi, wiesz? Aha. Baba Jaga bez uczuć. Damian, co jest? Nie bij, co coś robisz ten weekend w ogóle czy nic? Nie, ja robię w Łodzi. Będę turystycznie? Chodzi? Tak. Tylko turystycznie, tak? Tylko. Będę odpoczywał i pił zieloną herbatę. Czekaj, no. Też to mam. Ale to jest dobre. No to jest takie... Ale jest to najlepiej, że najlepsze jest to, że tutaj nic nie ma. Pusto. Zero? Zero, wszystkiego zero. No to właśnie o to chodzi chyba, nie? Szuka free, zero kalorii, czyli to tam na diecie jestem ostatnio. Ja też. Ale po to ja przynajmniej widać. Ja zrzuciłem chyba 14 kilo, panie. Tak? Liche to jest? Ale... Dostałem nagrodę, trzecie miejsce za najlepszego relacjonującego z konwencji. Nie no, żartuję. Tribala wczoraj wytatuowałem i
Best of Day, tak? Trzecie miejsce, Best of Day. To jest moja nagroda. A ty będziesz chyba już bardzo boli mnie tutaj, tak? Aż tortury mocne. Co? Daje, nie? Dobrze jest. Pozytywne wibracje. Dużo szczegółów. Internet czytam. Pozytywne rotacje. Daj mi się zastanowić. Uwaga. Co tyś taki naładowany pozytywnie? Dobrze? Dobrze, dobrze, chociaż już drugi dzień, troszkę zmęczenie do skiera, ale no dobra, tam wytrzymamy jeszcze niedzielę i co. 15 godzina, a ty zmęczony. No tak, chłopie, ja tu już od środy siedzę. Dawid, co wszystkie pieniądze stracił w automatach. Hazardzista. Nie, to nie jest hazard, to jest... Hobby. Hobbystyczne przepierdzielanie pieniędzy. Tak, tak. No tak jest, nie? Ej, nas powiem ci, że oglądamy to. No? Ogólnie wszystkie chyba oglądamy. Tak nam się nie chce, jak to trwa 40 minut, ale nie wiemy, kiedy to pyknie, co nie? I zawsze całe oglądamy. To tak ciągle. Pamiętam ten odcinek, to byśmy specjalnie do tego jadę koło brzegu, żeby to nakręcić. No to myśmy to 40 minut, no ale to się zrobiło takie zbiorowisko ludzi, że to... To oglądaliśmy, tak. The next person who's going to be in a jury up on stage is our friend Reba. Ten pan tutaj ma chyba bardzo wysoki próg bólu. Nie da się ukryć, bo jak widać, no, cała noga przyszła rana. Wow. Mocno. Co to za okrzyki radości? Tak, to by krzyczą nam się nudzi. Ale co, nie boli chyba trochę tak... Nie, absolutnie. Swędzi, co? Chyba skoczę trochę. A tu dopiero początek. Też krzyczę, bo mi się tam gdzieś można ten? O. Mariusz, jesteś teraz w kamerze. W tej kamerze. A ty lubisz takie rzeczy, tak, że ty możesz. No ale nie w takiej odległości, ziomuś. To jest, ale chodzi o to, że w takiej odległości tak jesteś. To jest dalej? Co? Dalej jest, jak tak blisko trzymasz obraz, wychodzi. Jest, tak, tak, to tak właśnie popatrz. No popatrz, widzisz? Ej, faktycznie, kurde. Dlatego jak ja tam wiesz, mega blisko, to i tak jesteś daleko. Się spodziewam, że wiesz, na tą odległość mówię, to mi tam wszystkie pliszczy. Nie, to jest daleko. Z aparatu to jest co innego, a tutaj też co innego. Okej, okay, damy ci już spokój. Tam się dzieje? Czarne rękawy, Jarka Goraja, dyskusje, coś się nie podoba? O, widzicie? O, jak, o proszę. Jak pozują. Dalej debatują, zobaczcie. Co tam? Co to tak? Można to tak? Na konwencie piwko? Oczywiście. Perła? Perła chmielowa. Gdzie takie coś tutaj sprzedają? Wszędzie. Perłę tutaj? Wszędzie w Warszawie. Nie tu, w Warszawie. Ja myślałem, że na konwencji. No co ty? Nie, ale perełka zawsze na propsie. To super. Co tu się dzieje? Tatuujemy ręcznie. Kiedy będziecie mieli znowu jakieś... Kiedy się zaczyna kolejna sesja ręcznego tatuowania? No właśnie czekamy za klientelą. Była jedna ustawka, jednak niestety nie wyszła, ponieważ klient myślał, że będzie modelem za darmo. Aha, a tak to nie działa jednak, nie? A tak to jednak nie działa. Dużo osób myśli, nie, że za darmo, tak, nie? Tym a bardziej dostanie... w przypadku takich tatuaży no... tradycyjnych z taką historią, także... Ja bym się skusił, powiem ci szczerze, nawet zaraz, ale... Zapraszamy.
Za tydzień mam operację na kolano i lekarz mi powiedział, żeby przed operacją nie robić sobie tatuażu, bo to może być jakaś komplikacja. Dlatego ja dopiero może następnym razem. Nie, skusiłbym się i się skuszę. Skuszę się, kurczę. No. Skuszę się, tak jak tutaj stoimy, obiecuję, że chcę taki tatuaż wykonać, no bo to jest coś niezwykłego, jak dla mnie jest to coś, To jest styl. Także ja życzę powodzenia w szukaniu klienteli, także pamiętaj tutaj. Ja życzę powodzenia przy operacji. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. A ty co masz wolne przebiegi? A co, tak siedzisz? Godziny szczyty, a ty siedzisz? Odpoczywam. O, proszę. Mam o formę. Taki to artysta. No i tu wydarzyła się taka sytuacja. Babcia Stefania przyjechała na swoim wózku do salonu tatuażu Voice of Ink. Poprosiła już o kolejny tatuaż, także jak widać, babcia nie zwalnia tempa. Po tej sytuacji widać też, że tatuaże są dla każdego w każdym wieku. Nie zamykajmy się, nie wmawiajmy sobie, że jestem za stara i już nie potrzebuję tego. Jeżeli chcecie sobie zrobić tatuaż, macie już odpowiednio podeszły wiek, nie wahajcie się. Babcia Stefania jest dobrym tego dowodem. No i była też taka sytuacja, że Legia Warszawa sobie grała mecz wewnętrzny. Pierwsza drużyna kontra druga drużyna. No i mamy półmetek tej imprezy. Jest sobota 16, także licząc wczorajszy dzień, to jeszcze tyle samo przed nami. Zobaczymy, kogo to się dorwiemy. No, trochę ludzi się teraz nazbierało. O ile wczoraj było mniej ludzi, wiadomo, to dzisiaj już jest mocno zapełnione. Jak ci się podoba na Warsaw Tattoo Convention? Bardzo mi się podoba. Mogę powiedzieć to po japońsku, będzie ciekawe. Powiedz po japońsku, właśnie, aż... No dobrze, じゃあ今から日本語で話したいと思います。まあタトゥーが大好きでちょっとコンベンションに行こうと思っててここに来ました。すごく楽しいです。はい。To było po czesku. Nie po japońsku. Nie, no żartuję. Także w Sakurze dzisiaj coś tatuujesz, coś dzisiaj czy nie? Dzisiaj nie tatuuję, ale możesz nagrać moje tatuaże. O, proszę. Final Fantasy. I tu też. I tu też. Wszystko czarne. Tak, nie mam praktycznie żadnego. Jak dajesz rady? Nie. No widzisz, zaraz nagle widzisz ożywiona. Co chwilę mi mówi, no wiesz co? Mówi, kurwa. Wy się śmiejcie, tam się babcia dziara. To? Ta babcia. I pewnie lepiej to coś niż ja. Pewnie tak, poważnie. A kurwa. Co? Taką większą finezję, że... Oj nie! Ciężko się pracować. Chcesz banana? Chcesz banana? Ja cię mam.
mocno odporna na ból. Wczoraj już była tatuowana i dzisiaj dalej, także dosyć spory wzór. I dalej jadą. Nieźle. Sami? Sami ocenicie. Zrobię te zdjęcia, bo tutaj coś niedługo mi chyba wykombinuje, że? Janek. Janek smutny przy niedzieli. Janek zadowolony. Gabi! Patrz! No, no ja teraz automatycznie uśmiech, nie? Co tutaj? O, proszę, jeszcze. Johnson. Trochę po szczypie? Czy nie? Dasz radę? Nie wymiękniesz? Ja się popatrzę i za 10 minut wracam do domu. Aha, takie rzeczy. Przy niedzieli. Zobaczymy. Tak, dyska na to. A dyska coś nie, coś ten. Nie wyspana chyba. Nie strasz mnie? Tak może być później, nie? A nie. Zobaczymy, kto bardziej znudzony. Czy artystka, czy pacjent. Ja zarazem bleję, to wiesz. O, o, to by było najlepsze, co? Zemdleć? I spokój. I spokój. Tak wygląda bezrobotny tatuator. Tak. W niedzielę, o wpół do pierwszej. Nie, na kacu najlepiej. Na kacu? Nie, ja. To już się wystraszyłem. Moralnego kaca, że siedzę i nic nie robię. To ja wczoraj, jak o wczoraj ostatnio się widzieliśmy, to siedziałeś w tej samej pozycji przy kompie. Tak. Czy ty siedzisz bez przerwy tutaj? Przykleiłem po prostu do krzesła, wiesz? Tak? Tak, i nie mogę się ruszyć. Klaudia Dzieła? Siema. Cały czas. Ja będę dopiero... Działał w Łodzi, dzisiaj odpoczywam. Aha, w Łodzi dopiero, tak, czyli w Łodzi jeszcze, tak? Przyszedłem gadać tylko z ludźmi, co się dzieje, gdzie się dzieje i jak się dzieje. Tylko, że miejsce macie tutaj strategicznie dobrze, tak? Bo tutaj zawsze ktoś się pojawi. Tak. Bardzo dobre miejsce. Zgadza się. Trzymam tak długo. Jak się bawicie? Zajebiście, jak zwykle. No, zaczynamy. Trzeba niedzielę. Będzie wypikać te zajebiście. Przepraszam. Jakieś wywiady będą? No teraz z tobą. Teraz ze mną. No. Dawaj. Jak ci się tutaj podoba? Ogólnie? No. Spoko. Spoko atmosfera, spoko impreza. Także zaczyna się trzeci dzień, tak? Trzeci dokładnie. Dzień i taki trochę international level, bo to pierwszy raz trzydniowa impreza. Tak, zgadza się. No pierwszy i to. Raz. Ale teraz jest wiesz, dopiero godzina 12, także chyba dzisiaj ludzie dopiero się pobudzą no, od 14. No, pewnie tak. No, także zobaczymy, co tutaj się dzieje. Dzisiaj taki też wyjątkowy dzień, nie dość, że Tattoo Convention, to jeszcze Polska gra mecz ważny w piłce nożnej, także... Takie kombo trochę. Takie kombo. No. Dobrze, lecę dalej oglądać, nie? Spoko, trzymaj się. Jaki spokój, jaka cisza. Normalnie nie ma ludzi jeszcze odwiedzających. W sumie to jest... To jest dobrze, bo można sobie spokojnie pochodzić, ale też stanowiska jeszcze też są trochę pustawe, że tak powiem i nie ma tutaj za bardzo ludzi za mną, jak widać, no spokój, cisza. Widzę, że tutaj opolski rok tato działa. Jarek już ostro. Nie, znaczy apapsy tylko wziąłem taką, cześć. Wiesz. Cześć, cześć, cześć. Działasz już? My już od 2 godzin. Tak? No jak, my tu pierwsi byliśmy. Od wczoraj to się dzieje, tak? Bez przerwy? Bez. A to niedziela czy sobota jeszcze jest? Jest? Nie, już jest niedziela, tak? Jak nie poszedłeś spać, to jest. Czyli od wczoraj działamy. Tak? Tak. Dajesz jest. Rady? Oczywiście, zawsze. U Jarka zawsze. Lekką rękę ma czy ciężką? Jarek? No. Mięciutką jak kaczuszka. Tak. To powodzenia. Dzięki. Siema. Siema. Co tam działasz? Jesteś nagrywany, panie, także dzisiaj musisz... robimy sobie tak? Fajny motywik z gry Limbo. Tak? Kiedy zaczynasz? Za chwilkę. Tak? Kończę odbitkę zaraz i lecimy. Także powodzenia na dzisiaj, nie? Dzięki bardzo. O, Kamila, najlepsza fotografka cześć. Na świecie, mi się wydaje. Jak ty, powiedz mi, Kamilo, z perspektywy aparatu oceniasz tą 3
trzydniową imprezę. Słuchajcie, no ja mam mnóstwo roboty, bo jest mnóstwo fantastycznych tatuatorów, super kolorowych ludzi, jest fantastyczna atmosfera, no i świetne atrakcje na scenie, więc jak dla mnie fenomenalnie. Tak? A te trzy dni to chyba dobra opcja, co? Trzy dni... No mi się podoba, ja mogę zrobić więcej fantastycznych zdjęć i poznać jeszcze więcej fantastycznych, kolorowych ludzi, więc tylko brać przykład z Warsaw Tattoo Convention. Dzięki i tam, idź tam dalej cykać, nie? Dzięki, hej. Szef wszystkich szefów, cześć. Chris Hotball, siema. Siema, Piona. Co się dzieje, powiedz mi? Tutaj masz... Tutaj najlepsze ciuchy na świecie, tak? Hotball. Tak mówią. Tak mówią. I co, ludzie tak ten obserwują, coś tutaj chętnie kupują? Przychodzą porozmawiać, przywitać się, no, bo pogadać, to... kupić coś i jak co roku wpadają. Tak, ale jak tak właśnie tutaj stoisz i tak przychodzą, to też dużo znajomych twarzy, tak? Ludzie, którzy przyjeżdżają na te imprezy, tak jeżdżą. No to jest jak gdyby naturalna kolej rzeczy, nie? No. Jesteśmy tutaj choćby na samej konwencji w Warszawie od samego początku, od pierwszej edycji, no więc trochę tych znajomych już się... Już się nazbierało, już nie? Już się nazbierało, no. Dobrze, działaj, lecę. Dzięki. No i jak zwykle Banana Ink wszędzie, zawsze i wszędzie najlepsza firma na świecie. Takie pytanko mam, bo ty tutaj dość często jedziesz, powiedz tutaj naszym widzom, ile razy w tym roku, już w 2017, byłeś na imprezach tatuatorskich, że tak powiem? No jakbym patrzeć na listę imprez, na których się pojawiam, to w tej chwili już gdzieś pod 40 imprezę w tym roku samym. Wow. Czyli masz więcej zajętych weekendów niż... No w zeszłym roku udało się zrobić więcej wyjazdów niż jest weekendów w roku. No właśnie, to też wszędzie jedziesz, Hongkongi, nie Hongkongi. Ale wróciliśmy właśnie w czwartek z Hongkongu prosto na tą konwencję, no i cieszę się, że dalej możemy działać i dalej możemy się bawić. No i wczoraj zrobiliśmy rekord, 52 tatuaże w jeden dzień. W jeden dzień to było, tak? Tak. No bo jednak, no, po te trzy dni, czyli w te trzy dni, bo wiesz, zawsze było sobota, niedziela, a teraz jeszcze jest piątek, no to tak. Może tego trochę się nazbierać, nie? No nie, no, w piątek zrobiliśmy 20, wczoraj zrobiliśmy 52, dzisiaj powinniśmy przeskoczyć do kupy razem setkę. Zajebiście, dobrze, działaj, ja tutaj jeszcze dalej sobie, o, kilka bananek. Ja jeszcze u ciebie jeszcze nigdy nie żarałem, ale myślę, że ten moment kiedyś też nastanie. No nie? Czekam. Dobra, hej. Cześć. Okej, także to wszystko. To była moja relacja z trzech dni Warsaw Tattoo Convention 2017. Oceńcie sami, jak wam się podobało, co wam się podobało. Zapraszam do komentowania. Zapraszam też do udostępnienia tego materiału dalej, tak aby wszyscy, którzy nie byli na tej imprezie, mogli zobaczyć, co tutaj się działo. I wszyscy ci, którzy byli, aby przypomnieć sobie, jak naprawdę tutaj było mega, bo jak dla mnie mega fajna impreza, international level, 3 dni, o to chodzi w tej branży. Robić 3-dniowe imprezy, myślę, że to był wielki wypał, tak? Wielki wypał, ta 3-dniowa impreza, mega, mega fajnie. Dziękuję wam bardzo i polecam też obserwowanie mnie na Instagramie, Projekt Ink. Dziękuję bardzo, hej!